Hearthstone! Heroes of Warcraft! Hej, siemano, witajcie. Pajesie, dzisiaj taki oto mi dręczy Hunter, talia, która mnie urzekła i zaskoczyła, bo bardzo ciekawa jest, to na pewno. Po raz pierwszy chyba w historii. Midrange Hunter, który nie opiera się na bestiach. On jak najbardziej gra wokół bestii, ale tych bestii tutaj jest niewiele, bo cztery takie w samej talii. Tylko lwy oczywiście, genialne, nieśmiertelne kozaki. No i grizzly, którzy mogą i często tutaj wchodzą w postaci na planszę, w postaci 3-12. Także rewelka. I tyle tych bestii. Talia opiera się o takie combo-wombo, agonie, przyzywanie, rekrutowanie, a żeby to wszystko na stole zrobić, to potrzebuje trochę czasu, potrzebuje trochę kart zebrać. Wiadomo, ten łowca nie ma jak tych kart dobierać, za wyjątkiem tropienia, także to wszystko. Jeśli karty się nam nie ułożą, a bywa tak niestety, to potrzebuje trochę czasu, żeby się rozkręcić. No i dlatego sporo tutaj prowokacji, ale o tym może dalej, bo istotą oczywiście tej talii jest to kombinowanie z agonią, z rekrutowaniem, z przyzywaniem i oczywiście mamy te wspomniane jajka albo diabłozaury z jajek, które akurat są bestiami, zatrzymane 0-3, a diabłozaur 5-5, także tanio możemy coś bardzo fajnego mieć nawet już w tej trzeciej turze, bo w drugiej z monety zagrywam jajko. Jajko zawsze zostawiam na łapie, a w trzeciej bierzemy to, przyzywamy diabłozaura, jajko zostaje, z jajka może być kolejny diabłozaur. No i mamy na stole kreatury 0-3, 3-3 i 5-5. No i perspektywy na kolejne. To jest idealny początek generalnie. Najlepiej jeszcze jak, nie no, wtedy w drugiej turze Kleset może nie wejdzie, bo bym zagrywał jajko z monety, ale też Kleset oczywiście wyjątkowo dobrze tutaj się sprawdza, bo dokłada statystyki, czy to jajkom, czy to tym naszym prowokacjom, także sam w sobie jest genialny i warto go oczywiście na łapie startowej mieć, aczkolwiek ja nigdy jakoś nie składam pod niego ręki. To jest zbyt ryzykowne, przejechałem się kilkukrotnie, zdarzyło mi się stropienia oczywiście szukać go już w pierwszej turze, ale zwykle fatalnie na tym wychodziłem, także nie bawię się więcej w takie rzeczy. Wolę jednak to tropienie wykorzystać już w czasie trwania pojedynku w takich dalszych turach, gdy szukam czegoś takiego, co odwróci losy pojedynku albo pognębi przeciwnika całkowicie, także w pierwszej turze tropienia nigdy nie polecałem, to było głupie. W tej turze ma to sens, ale też jakoś tak nie polecam. Także no mamy oczywiście jajko, diabłozaur, tym możemy przyzwać, tym też oczywiście możemy przyzwać i jajka nie zabić. To samo oczywiście możemy zrobić z hienami lwa czy z Katarinką, która kolejne bestie przyzywa. Także combo-wombo z sześcianem też jeszcze oczywiście można kombinować, można takiego grizzly'ego jak najbardziej zjeść, czy lwa, no i wali już czegoś takiego, oczywiście jest ogromne, tym bardziej, że grizzly wtedy rodzi się 3-12, nieważne ile przeciwnik ma kart na łapie, także rewelka w czystej postaci, też tak dla obrony i zwiększenia statystyk, choćby takim jajkom jest ten obrońca Argusa, dobrze się sprawdza. To zrobiłem i to oczywiście zrobiłem, bo nie miałem, także spyłowałem większość moich złotych kart, ale nie żałuję, ten daje zryw, także jak wejdzie po Kalesecie czy z Argusem takie jajko, to od razu walić w jakiegoś stronnika może i to jest oczywiście genialne same w sobie. Sześcianem najczęściej jednak nie zjadam ani lwa, ani grizzly'ego, ale jajko właśnie, bo diabłozaur nam się rodzi. Jajko znika. Diabłozaurem jeszcze w tej turze atakować nie mogę, ale z sześcianu mam kolejne dwa jajka, kolejne dinozaury, kolejne cele, żeby odpalać innymi naszymi kartami, jak tym czy tym agonie tego jajka. I dużo diabłozaurów. Masakra jest z tym. Możemy zresztą jajko sami też zabić. Chociaż chyba nigdy tego jeszcze nie robiłem. Tyle chyba. Ludzie grają tych skazanych na Soroni. Czy jak to tam?
Saronit. A nie grają tych obrońców Skałkogórza na przykład. Jest jedna sztuka tego, nie ma w ogóle tych, są dwa świetliki. O, wokół tych kart kombinują. Z tego co widziałem, takie najpopularniejsze deki. Można oczywiście zagrać jeszcze Zabójczy Strzał. O, testowałem też przez może, nie wiem... tak, przez gdzieś pierwsze 2-3 pojedynki Pisklaka. Ale jak stwierdziłem, że talia mi się podoba, zrobiłem sobie tego szawa i go wywaliłem. Ale on mógłby być jako taka alternatywa tańsza. Można Zabójczy Strzał oczywiście grać. Jak najbardziej można Zabójczy Strzał. Broni nie, bo jest to, a to jest kurde takie niepozorne, ale genialne. Bardzo mi się podoba i świetnie się tutaj sprawdza. Na łapie oczywiście to, świetlik i Keleset jak najbardziej są kartami ok. Tropienie wywalam, tak jak mówiłem, i jak mam jakąś trójkę, to ją zostawiam. No bo oczywiście w drugiej turze z monety na przykład to, potem to albo to już jest bardzo dobrze. No i te prowokacje też są ok, także też je zostawiam. Co ja jeszcze mogę więcej o tym powiedzieć? Talia bardzo ładnie sobie radzi z każdym. Nie ma jakiegoś też takiego słabszego meczapu, aczkolwiek jak się karty nie ułożą. O, ona jest największym wrogiem siebie, tak mogę powiedzieć. Jak się te karty nie ułożą, to jest problem i niewiele można zrobić. Przed chwilą na rozgrzebkę przegrałem z tym szamanem szalonym. Wiecie, to combo wombo z tymi dreszczo jakimiś tam i z tym drugim. Wiecie o co chodzi, w ogóle mi się karty nie ułożyły i niestety przegrałem. A wcześniej, o, bo statystyki mam 71%, 12-5, także wcześniejsze 4 pojedynki przegrałem z agresywnymi taliami, które po prostu mnie pocisnęły, zjadły. Nie było co zbierać. No i jest to tropienie i ludzie często je grają, ale ja tego nie lubię, tak jak mówiłem, że tak wiele razy na tym przejechałem, że nie robię tego. Kiedyś to było dla mnie w ogóle niezrozumiałe zagranie. W tej talii to sens ma, ale mnie się to nigdy nie opłaciło, także ojejku, ale będzie. Także nie polecam jednak. A, szkoda. Nic ciekawego niestety. Zagram tak pod manę. Teraz wiadomo, co by się przydało. Keleset albo jajko. Albo jajko. O, nie ma. O, ta dupa. To słabo. To strzelamy. No, co ja mogę zrobić? Dawno z tym nie grałem. Zagonią będzie przyzywał też. Ojejko, to może być ciekawe pewnie. Tylko, że długi pewnie będzie. Piep. Wiecie, jakby było dalej. No i to jest właśnie ten problem, o którym mówiłem. Bo widzicie, mam jak odpalać agonię, ale nie mam tych agonii, które mi całe byłyby potrzebne. Całe szczęście miałem to, które tutaj dobrze się sprawdzi. Dlatego ja nie lubię zagrywać broni tak na przyszłość. No tutaj chciałem pod manę, to sobie zagrałem. I jak widać, żałowałem. I kurde, ciągle nie ma. Zrobimy tak, bo i tak pewnie nic innego kombinował nie będę. O, smoki jest ok, to jest bestia, to też nie głupie. Jakie on tam karty gra, ten quest priest? Cholera wie, nie pamiętam. To mogę zjadać się sześcianem. Będzie piąta tura. No, a ja nie mam co w piątej turze grać. Ale tego to on mi z żadnym zaklęciem tak łatwo nie zabije. A, wolę to. Jajko też sobie uszkodzić mogę. Także jakby się pojawiło w końcu, to jest dobre. Pakiet będzie miał. No pojedynek to będzie ciekawe na pewno. Takie kontrolne pojedynki są ciekawe, bo ten mój taki midrange, ale on sobie dobrze radzi z tymi kontrolami. No całkiem duży będzie. To zagramy. Kart 5 to 7. I tutaj atakuję, no bo na razie nie ta pora, żeby coś kombinować. Także z kontrolami radzę sobie, czy ta talia radzi sobie, także dlatego, nie tylko dlatego, że ma to combo wombo, bo to jest oczywiste, ale także dlatego, że jest ten Rexar Łowca Śmierci. Możemy sobie karciochy kolejne
Przywoływać. O, ale to teraz to będzie miał kartę. To on mnie na kartę może zeżreć. No dobra, zróbmy tak, to potem się... Chociaż nie, tak się potem nie wymienię. Bo ja bym chciał to zjeść. To bym potrzebował czegoś, co ma 4 ataku, żeby zaatakować lwem, zjeść się przy... O, no tak, no to przecież oczywiste było. No to jednak chyba będę musiał pokombinować, poświęcić. 7 many będę miał. 8. Już 2 bestie dobrałem, także jeszcze 2 mam w talii. Mogłyby nie przyjść, bo ja bym chciał... O, Keleset. A to nie głupie się wydaje. Mogę też odpalać oczywiście z tego hieny. I to też jest nie głupie. To by kosztowało mnie to i to 5 many i bym strzelił. On tutaj ma tego, oczywiście. Także to jest troszeczkę ryzykowne. Ground wyciszenie. Kurde, dawno nie widziałem takiego priesta. Nie pamiętam, co on tam grać może. Zaraz, bo ja tutaj będę miał 4, 6. O, to mi jedna hiena pójdzie się dymać. A to mi się nie podoba tak za bardzo. Ten będzie miał 3, zabiję. Ja ją potem wystawię. O kurde. Ale mam tu dylematy. No na pewno tak zrobię. Jednak w taki sposób. Nie tam się nie śpieszy jakoś szczególnie. Atakował tego nie będę, bo on to tak będzie leczył, kombinował. Znaczy nie śpieszy mi się z tym moim combo wombo, bo Katarinka za chwilę wejdzie. Jak będzie Grizzly z Katariny, to będę z sześcianem kombinował właśnie z tym Grizzlym. A ewentualnie... To są jeszcze jajka. Jajka będę wykluwał tymi drobicielami. Taki plan. 2 na 7. To dobrze. Dobrze. Nie będzie leczył. Teraz to ja już będę zabijał. Kombinował chyba. Tak, Katarinka wejdzie na stół w takim dobrym momencie. Nawet bardzo dobrym. Myślę, że tak. Tak, nie kombinujemy. Tylko tak, tak. Tak, tak. I na pewno ta. Na pewno Katarinka. Katarina. Lew. No też może być, bo jeszcze 7-6 po Kelesecie oczywiście, także mam na stole tyle, żeby go zabić. Ale on oczywiście tak sobie kombinuje. To nie jest takie złe wcale. Znak. Też wydaje się niegłupie w tym momencie. No? Nie trafiłem w przycisk. Dobra, gramy spokojnie. Jest okej. Okay. Torbot, mój przeciwnik, się bawi. Się nazywa. No i zrobił. Szkoda, bo już niewiele brakowało. Teraz będzie miał 40 zdrowia za chwilę. 8-8. To ja już mam znak łowcy, który czeka oczywiście na to. Ile on ma kart? 6. Coś mu spalę? Nie, no tak, coś mu spalę. Wali po 2, to bym chciał też zabić. No dobra, robimy tak. Zagrywamy tego. Mogłem strzelić, kurde, ale zrąbałem. To jajko w takim razie. No i teraz mu się karta spali, może jakaś fajna. O, może być. Dobry. Podoba mi się. 14 minut ten pojedynek już trwa, trochę długo. O, jajko, ile on tutaj tego... drogiego tałataństwa ma. Kurde. Masakra normalnie. Ile tych kart? 7. Przyszła Katarinka. Ostatnia. A nie, jeszcze 2 mam. Jeszcze 2 mam takie.
Co to robi w ogóle? Wywieszę stronnika, to też mu karty dokłada. Ajka. Ciekawe, co mi tam skopiuje, pokombinuje. Czy ja chcę grać Katarinkę w tym momencie, bo on mi to znowu wszystko będzie cofał, kombinował. Nie ma co go bić po ryju, bo on zagra tą, wiecie, co zdrowie zmienia. Masz, ryj, ciesz się. I dlatego... Czy ja chcę mu odpalić? To będzie cofał wszystko, kombinował. Karton dużo będzie miał, bo tam dwa pakiety ma, ale pytanie, co on będzie z nimi robił. No dawaj, szybko się pojawiaj. O, może być to. I może być to. Trucizna się przyda. 4-4. O, ujdzie. Boska tarcza, trucizna. Nie pozabija mi tego, jak sobie wyczaruję jakieś zaklęcia te swoje. No, może być ciekawie. Na szybko wziąłem całkiem przyzwoite karty. No, dużo diabłozaurów, jak mówiłem. Może być z tego jeszcze więcej, tylko potem będę musiał ich jakoś pozabijać. Ale mam obrońcę Argusa, który może to jak najbardziej zrobić. Także ciekawie. A panie, dajesz panie, ty też tam dużo tych kart masz takich pokombinowanych i będziesz mi tutaj życie uprzykrzał. No tak jak mówiłem, na rozgrzebkę przegrałem z tym szalonym szamanem. Ja go tak nazywam szalonym, bo tam nazwa coś tam szater, coś tam. Dreszczołaki, jakieś tam szalone rzeczy. Szalony. Tak nawet podobnie fonetycznie brzmi. Także to była kontrola, z którą poległem niestety. A zabił mnie tymi, bo ja tam się wybroniłem nawet w pewnym momencie. Ale zabił mnie tymi powtórzonymi dwoma. Także nie fajnie było. No i wiedziałem, że tak zrobi. Ile to kosztuje? Nie pamiętam. Co on tutaj gra? Że on talię mi zamieni? Już nie pamiętam. Dobra, dogrywamy to. Bo on czeka, żeby zagrać... O, teraz ja tych bestii przecież tam miałem dużo. Wyciszenie. Tak, wyciszenie może się przydać. Kradzież życia niekoniecznie. Ukrycie może. Ciszenie, kradzież życia, zryw, ukrycie. A, tańsze coś. Gotowe. I właśnie, bicie go to jest problematyczne, bo potem 40 sobie dołoży i takie tam zabawy. O, też sobie coś takiego zrobił. Trochę smutne. Trochę smutne, ale sześcianem mógłbym to zjeść, jakby przyszedł sześcian. Ja ten pojedynek mogę przegrać, bo ten kapłan, taki mocno kontrolny, to jest tragedia dla większości talii. I ze zwykłą kontrolą, tak jak mówiłem, problemów bym raczej nie miał, to tutaj mogę mieć. Dobra, najpierw to. Adaptuj okrzyk bojowy. Nie mam smoka. No dobra, weźmy to. Radzie życia bestia. Dobra, weźmy to. Ło, furia wichru. Dobra, weźmy. A kurde, 14. To bym jeszcze 8 potrzebował. To chyba tego. A, już kurde, bał się, dobrze. Dobrze to zrobił, bo. O, bo, no właśnie, o tym mówiłem. Bo mógłbym go dopaść. Przy pomyślnych wiatrach. No tak. A, tylko że właśnie, jak ja to zmienię i wyciszę, to będzie chyba znowu miało 8. Tak sobie myślę. Nie, to ja wyciszę to, te sowę chyba. To ma zryw? Ma.
No dobra, to tak robimy. Wyciszmy sobie. Tu zmieńmy. Tu zaatakuje. Tu bijemy. Może mu się szybko nie pojawi. I to ma 6. To idealnie. Dobra, to masz tak. No ciekawe, ciekawe. Mam to szansę zrobić w przyszłej turze. Kurde, 20 minut. Dajcie spokój. Taki musiał mi się trafić. Chociaż to jest no, w pewien sposób ciekawe. Kurde, no. Jeszcze tak mówiłem. Wyczarował sobie. On tego nie miał. Wyczarował. Ciul. Ciul jeden, ciul. Ile masz tam tych kart w łapie? 9. Tropienie. Niepotrzebne mi tak naprawdę. Szukamy czegoś. O, Kodo. To ma 3. To na pewno Kodo. 5. Mogę za 3 coś maksymalnie wziąć. To musi być to. A, to masz. Wiedziałeś? Nie wiedziałeś. Nie spodziewałeś się też pewnie. 6. O! Co on robi? Aha, bo on otworzył dopiero go. Okej. Okay. O Boże, to jest problem, to taki losowy Hearthstone, jak ja tego gówna nienawidzę. Kto tu wymyśla takie rzeczy? Nie powinno być czegoś takiego. A jest sześcian. Tylko, że sześcianem nie mam za bardzo co zjadać. Boska tarcza, trucizna. Ja bym to chciał jakoś zabić. Jak ja mam to zrobić? O to jest pytanie. Mógłbym szukać ataku a to nie zabija takim. Plan. Którym tropem by tu podążyć? Którym tropem? Dobra, szukamy czegoś. Może... Oczy bojowe adaptuj. To będzie miało... Nie. Wolę to. O, echo zryw. Okej, może być taki. Może być taki. 1-1. A nie, to... Do zdrowia też mi nie da. No dobra, ale tak i tak możemy wziąć tak. Tylko zaraz zagramy sobie. A, bo to tam nie starczyło mi, kurde. Na pewno zagramy tak i tak. O Jezu, jakie słabe. A, weźmy to. Ile ja mam tych kart? Nie, no strasznie długi pojedynek. Nie wiem, czy go wrzucę w takiej postaci. No i widzicie, znowu losowa karta, taka z dupy, jak... I to jeszcze nie mogę tego? To nie mogę. Naprawdę. Blizzard wyje łopy. Wezmę to. No nie mam czego szukać. Tam mam hieny, takie rzeczy. On mi to zabije, ale ja mu potem tą trucizną poprawię. No dobra, niech tak będzie. Oj, chociaż szawa mogłem szukać. I miałbym zryw. Aj, nie pomyślałem. Mogłem szawa szukać. Może przyjdzie. Pakiet Ungoro. Prawdę. Ręce opadają. No i teraz nie mam jak tego dopaść. Agonia. On tu ma na stole 23. No dobra. Zobaczmy, co mi tam przyjdzie. 7 many jeszcze mam. Zadaj 5 punktów obrażeń. To bym mógł zabić jedno albo drugie. To nie wydaje się takie głupie. A, jakbym dograł szawa, to i tak nie mam czego grać. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę.
Dobra, zabijmy to w taki sposób. To on mi to zabije potem, to i tak ja muszę to chyba zrobić, tak. Zadaj 5 obrażeń. Tam mam jeszcze 5. Zagramy to. I zagramy to. Strzelimy w tego. Dobra. Nie ma tragedii, ale 12-10 ciągle jest i to wiecie. I on tam ma jeszcze jedno, co 40 mu dołoży. I to wszystko w mordę jeża, nie toperza. Z losowych kart. Oj, też znowu. I to też z losowych. No, ja... Nie miał czego innego wziąć, tylko takie musiał. No przecież to się w pale nie mieści. Go nie aktywuj. Nie mam z czego tego aktywować. To mogę zabić i to na pewno zabiję. I to jest właśnie dobre, kurde, w tej broni. Że mogę zrobić tak. Chyba muszę czegoś szukać, bo jak... Gryzliego jakbym zagrał, ale to mały trochę będzie. Dwa szukać, jajka. Dobra, zobaczmy. 4. No to by było niegłupie. Ale mnie chyba sześcian będzie potrzebny drugi. Ja to jakoś wytrzymam, myślę. A, tylko że czas mi się kończy. O. Idealnie, kurde. Ojejku, 27 minut, prawie masakra. To może z tej talii jakieś dwa pojedynki nagram? Zobaczymy. Takie mu przyszło. No dobra. I co dalej? Co dalej, ziomuś? Co dalej, ziomuś? No, pozbyliśmy się tego dziadostwa wielkiego, ale teraz będzie drugie. A, talii przeciwnika do twojej talii. No właśnie, o tym mówiłem. O tym mówiłem. Tylko teraz sobie, kurde, czy ja mam go jak zajumać? Tu 5, no raczej nie. Raczej nie. No ja to muszę zabić. Czyli muszę zrobić tak i tak. Dobra. Zagramy też tak. Pamiętałem o tym triku. Wiedziałem, że kapłan coś takiego robi, tylko nie byłem pewien, jak to się odbywa. I przypomniał mi ten Benedykt. Benedykt. Aj, będzie sobie dokładał. Tam mu teraz zgubiła się chyba, wiecie, ta... O jejku! Zgubiła mu się ta... O! Legendarna, która mu tam ustawia to na 40. Ile on tu ma na stole? 13. To zabić mnie jeszcze nie zabije. Dobra, zróbmy tak. Co on w ogóle przyzywa? A, tego będzie pełno. No dobra, może być tego pełno. To zróbmy tak. Weźmy sobie tego. Aktywujmy. O! Podobają mi się takie rzeczy. Pełno tego dziadostwa on teraz ma. Sakra z tym jest. Ale trudno, niech tam będzie. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. 6 ma na stole. Gramy dalej, kurde, pół godziny już. Ale bitwa. I nie, bankowo nagram jeszcze jeden pojedynek, może taki normalny będzie.
bo ten to taki trochę głupi. No, co tam, ziomek? Ale jajka! Wydymałem go jakoś. Tutaj oczywiście ten sześcian zrobił. Dobrze, że go tam nie odrzuciłem. Oj, masakra. Szkoda tego pojedynka z szamanem. I szkoda, że jest pierwsza 40 jadre mordę. Ja pierniczę. Dobra. Tyle w takim razie w tym odcinku. Nagrywam chyba drugi. Może jakiś normalny wyjdzie. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.